Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Maniak. Na prośbę mojego dobrego kumpla Piotrka przedstawię edycję limitowaną Doom 3 na Xboxa 1, czyli Xbox Classic. Premiera gry odbyła się 3 kwietnia 2005 roku. O co chodzi ogólnie w grze? Jesteśmy żołnierzem piechoty morskiej, gdzie przebywamy w ośrodku badawczym na Marsie. Niestety przez pomyłkę zostaje otwarty portal, międzywymiarowy portal, z którego po prostu wychodzą jakieś diabły, potwory i wszystkie znane nam przeciwnicy w Doomie. I co? I tak samo fabuła się tyczy Dooma 3, tak samo Dooma BFG Edition, czyli Big Fucking Gun Edition. Premiera tego odbyła się 8 lat później, czyli 16 października 2012 roku. Przede wszystkim różnice pomiędzy tą wersją a tą, że jest ładniejsza grafika, to tu, że już mogliśmy jednocześnie mieć latarkę w ręku, jak i broń. Tutaj trzeba było to niestety mieć na zmianę, co może dawało po prostu większy klimat. No i tak, jeszcze tutaj czym się różniła ten BFG Edition, w tym, że przede wszystkim był dodatkowa kampania The Lost Mission, tak? The Lost Mission, tak. Składająca się z 7 po prostu leveli w grze. Dosyć hardkorowe. Ten BFG Edition wyszedł na PC, na Xboxa 360 oraz na PlayStation 3. Dodatkowo fajne jest, że mamy tutaj klasycznego Dooma 1 oraz pierwszą część. Możemy sobie ją to wyjąć z folii. O, proszę bardzo, mamy taką świecącą wkładkę tekturową. W Polsce gra została wydana przez Cenega. Gra jeszcze jest wspierana przez 3D. Po otworzeniu mamy typową instrukcję, płytkę i taką tutaj grafikę w grze. Bardzo fajne wydanie, można teraz ją wyhaczyć za naprawdę śmieszne pieniądze, a mieć trójkę rozbudowaną oraz pierwsze dwie części to naprawdę wcale nie jest głupia sprawa. Ale przejdźmy do Dooma 3 wydanego na Xboxa Classic. Tak jak wspominałem, jest to edycja Steelbooku. Ja jakiś czas, na parę lat temu, kupiłem ją od znajomego Sebastiana, kolegi. Pozdrawiam cię, Sebastian. O, nie chcę wyjść. Dobra, zarezerwujemy sobie tą folię, bo nie jest mi potrzebna. Mamy wkładkę taką plastikową oraz steelbooczek, srebrny, wytłoczony napis Doom 3. Tutaj napis Limited Collector's Edition. Z boku może nie widać, ale jest też lekko napis po prostu Doom. Tył mamy taki z demonami. Po otworzeniu mamy typowe jak DVD pudełko, płytkę z napisem Xbox Live Limited Collector's Edition, czyli płyta też jest specjalnie zrobiona pod tą okazję. No i instrukcja kolorowa, co teraz jest rzadkość w grach. Więc to był taki mały, szybki unboxing edycji limitowanej Doom 3. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Ogólnie, jakie macie wrażenia z Doomem, czy Doom 3 Wam podszedł bardziej do gustu niż obecny Doom 4, ten, który nawiązuje bardziej do korzeni, czy jednak troszkę bardziej fabuły potrzebujecie w Doom. Więc tak, dzięki za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej, cześć!